Dzień doberek! Ika. Witam się z wami po długiej przerwie. Takiej długiej, niedługiej filmy wjeżdżały cały czas. No, praca ale jest. My się trochę nie odzywaliśmy. Dzisiaj, słuchajcie, co będziemy robić? Szajgony. Tak. Przygotowałam sobie wczoraj cały farsz. Andrzejek znowu pracował. Prawda? No. Smutne jest takie pracowanie w weekend przez całą noc, no ale tak się zdarza, taki life. Pokażmy moją wyprawę do sklepu, takiej mamy azjatycki supermarket i byłem tam pierwszy raz u nas i był taki bardzo miły pan, który nie za bardzo mówi po polsku, bo tam lokalesi sprzedają, w sensie Azjaci. I pomógł mi, w sensie, potrzebowaliśmy papierków ryżowych, Kasia chciała co prawda małe, ale pan powiedział, że mieli małe, ale były bardzo kiepskie jakościowo i mają tylko te, bo te są najlepsze. I cena chyba, nie wiem czy to dużo, 16 zł za pół kilo. Nie wiem. W każdym razie stwierdziłem, że jak już idziemy w takie azjatyckie rzeczy, to bierzemy azjatyckie rzeczy. Czekaj, chciałam jeszcze powiedzieć, że ogólnie używam tych z Tao Tao. Mam tu takie mini i też takie większe. I nie jest tu ten papier, ale powiem wam, że bardzo często są w nim dziury. I to nie takie małe. Co jest upierdliwe, jeżeli chodzi o zwijanie, zwłaszcza przy tym mniejszym rozmiarze. No a potem tłuszcz wlatuje do środka. No właśnie, no i one nie są takie fajne i chrupiące, jak Bóg przykazał. No, poprosiłem pana też o jakiś sos. To miało być takie słodko... Nie słodko kwaśne, ostro słodki taki, nie? Tak. Sweet chili, coś takiego. Chyba widzieliśmy to w Kerfie, ale wziąłem to, bo wyglądał najfajniej. I to jest sos sriracha, 70% chili, więc pewnie Kasi podejdzie. Oprócz tego mamy w domu jeszcze taki, o to z tej samej firmy jest, to jest z Lidla akurat, tak. Z tego tygodnia azjatyckiego. Tego czasem, słuchajcie, używamy do sushi. To jest jakiś sriracha majonezowy, o. No to tak, jest, no, ale to wygląda jest fajnie. Fajne, słuchajcie, jak bierzecie sobie takie kawałeczki w tempurze, używacie tego i jeszcze sypiecie na wierzch cebulką, no, to jest dymką. To jest bardzo fajne. Co jeszcze mamy? W sensie nie cebulką, w sensie, że cebulą, tylko tymi liściami. Taki, no. Tak, tym jakby szczypiorkiem. Oprócz tego mamy deser azjatycki. Chcieliśmy mochi! I powiem wam, że byłam mega zaskoczona, jak Andrzej to przyniósł, że to nie było zimne, to nie leży w lodówce. Ja byłam przekonana, że mochi to są lody. Ups. Mamy zestaw mały, z mango mi się spodobał, taki zestaw, powiedzmy, spróbuj co tam jest, nie? Różne smaki, większe opakowanie, pan mówił taniej, lepiej. W ogóle pan był bardzo miły, wszystko nosił za mną w tym sklepie, żebym ja się nie przepracował. Ja mówię, o jak pan miło, mówi, to moja praca. No. I z racji tego, że zrobiłem zakupy za więcej niż 50 zł, to każdy klient może sobie skorzystać od jednej do trzech zupek, takie co mają przy ladzie, mają rameny, takie chińskie. Normalnie kosztują 6, a jak wyda się więcej niż 5 dych, to kosztują 4,50. No i skorzystałem. I mamy kurczak z grzybami, to pod kasę wziąłem. To chyba kiedyś się nam sąsiad przyniósł. Tak, tak mi się wydaje, że to jest to albo coś podobnego i to jest masakrycznie ostre, znaczy się bardzo dobre. Tak, i jeszcze jedną mamy. Też myślałem bardziej o Kasi, bo patrzę, że są na opakowaniu krewetki, ale Kasia mówi, że to może być rybne i może być takie se. Tak. Ale spróbujemy. Tak, spróbujemy. Więc polecam, bardzo fajnie było. A propos tego net, bo nie nagrywałam tego jak robiłam farsz, to chciałam wam sprzedać taki patent. Bardzo spoko są te grzyby, możecie je kupić na japońskim, czy tam, nie, na azjatyckim po prostu tygodniu w Biedronie. I powiem wam, że to jest mega wygodne, bo jak widzicie, one są już poszatkowane w takie cienkie nitki, więc potem nie trzeba ich kroić. Jeżeli chodzi o przepis na sajgonki, ojku, nie pokazywałam produkcji, dlatego że nie było to nic odkrywczego. Sajgonki zawsze robimy z przepisu z policzonej szamy. Jedyne co delikatnie modyfikujemy, to ciężko jest kupić sos rybny. Ale mamy ostatnio, tylko nie używaliśmy. Tak, mamy, tylko nie używaliśmy jeszcze, więc stwierdziliśmy, że zrobimy tak jak robiliśmy do tej pory i w naszym przypadku właśnie sos rybny zamienialiśmy na sos ostrygowy.
Ale też spoko. I ten ostrygowy jest trochę inny, bo jest taki bardziej gęsty, nie? Tak, to prawda, jest inny w konsystencji. Wszystkie te sosy są słone, więc pamiętajcie, żeby uważać, jak robicie ten farsz, żeby go nie przesolić. Dobra, koniec gadania. Julka z Mariuszem będą już niedługo, więc zacznę już powoli zwijać, ale nie będę się rozpędzać, no bo chciałabym, żeby to było też takie nasze wspólne gotowanie, więc na pewno zostawię im pole do popisu, żeby oni z Mariuszem też mogli coś pozawijać. Wracam do Was. Ja i moja katastrofa. Oczywiście rozlałam wodę, którą wylałam na talerz, ale to jestem ja, więc tak się musiało zdarzyć. W ogóle powiem Wam, że czuję się trochę niekomfortowo, bo nie lubię siebie w związanych włosach, ale jak gotuję, to zawsze je wiążę i zazwyczaj jak nagrywamy coś dla Was i robimy przebitkę z jedzeniem, to jest: Andrzej, poczekaj, rozwiążę kucyk. No ale tutaj się tak nie da, bo nie jestem w stanie tego zwijać z włosami przy twarzy. Dobra, słuchajcie, to jest mój farsz. Jeżeli chodzi o ten przepis policzonej szamy, ja zrobiłam to jakby wszystko mnożąc razy dwa i tyle mi tego wyszło. No i co? No i spróbujemy to zwijać. Nie jestem, powiem Wam, ekspertem w zwijaniu, oprócz ten papierek jest cały, ale chciałam powiedzieć, że tutaj sobie przygotowałam letniej wody i przez to, że wtedy wylałam, to teraz muszę dolać. Na opakowanku jest napisane, żeby namaczać taki papierek przez 10 sekund. No a potem po prostu już zawijamy. Przygotowałam sobie właśnie talerz, żeby to robić. Tutaj mam dwie deski. Na jednej będę zwijała, a na drugiej będę po prostu te moje saigonki odkładać. Bardzo cieniutki jest ten papier na maksa. I zobaczymy, jak mi to pójdzie. Powiem Wam, że w taki ten miniuni papierek zawsze wkładałam tylko łyżkę. O moją roboczą łyżkę. Natomiast tutaj mamy inny rozmiar i przyznam, że sama muszę rozkminić, jak to zrobić, tak żeby to nie było jakoś specjalnie puste, ale żeby one też nie były takie wielkie, bo kiedyś próbowałam je robić na tych dużych papierkach i to było na maksa duże i potem tak się niewygodnie zwijało. Spróbujmy może w tą stronę. I mamy pierwszego spring rollsa. Jakby co, to myłam rączki. Czekaj. Jest i on. Pierwszy saigonek. Pierwsza saigonka. No. Więc tak, i słuchajcie, i tak świstakujemy. Powiem Wam, że ogólnie ten przepis jest absolutnie ekstra. Natomiast jeżeli chcecie spróbować to zrobić, uzbrójcie się w cierpliwość. Przygotowanie tego wszystkiego, to wszystko trzeba poszatkować tak drobno. Nie wiem, czy dałoby się to zrobić w Thermomixie, szczerze mówiąc, nie próbowałam. Wszystko to lepiłam jakby ręcznie. Lepiłam, kroiłam ręcznie, marchewkę w słupki też i powiem Wam, że długo mi się zeszło, zanim przygotowałam jakby w ogóle sobie produkty, żeby móc zacząć ten farsz robić. Potem trzeba go chwilę pogotować. No zwijanie to też nie jest najszybsza czynność świata, także jeżeli chcecie zaprosić znajomych i zrobić taką wyżerę, to przygotujcie się na to, że pół dnia spędzicie w kuchni. I w międzyczasie 5 razy szlak Was trafi. A jak macie długie paznokcie, tak jak ja, to pewnie jeszcze z 10 razy po drodze przebijecie te papierki. Ale nie mam czasu, żeby iść i je poprawić. No i w sumie powiem Wam, że te duże papierki nie są takie złe. No, nie trzeba zawijać takich kobyłek, nie? No, łatwiej się to zwijać. A przez to będą ściślejsze i się nie będą rozbijały. Więc mam nadzieję, że potem na patelni nie będzie mi się do nich dostawał tłuszcz. Dobra, zmykam. Andrzej teraz stoi za kamerą, żegnam się z Wami, bo potrzebuję pomocnika, także kamera idzie w odstawkę, a Andrzej do roboty. Dzień dobrek. Nie pokazaliśmy Wam saigonek, słuchajcie. Nie wiem, jak do tego doszło. Po prostu za szybko żeśmy je zjedli chyba. Chyba tak się stało i powiem Wam, że w ogóle odkąd robiliśmy saigonki, minął równo tydzień. Dziś jest kolejna sobota, mamy 18 marca. A przyszłam do Was tylko Wam pokazać, słuchajcie, jaką piękną torebkę Andrzej w Empiku wypatrzył. Krzysiek Andrzeja miał 14 marca, czyli w dzień liczby pi, urodzinki. To, co jest w środku, słuchajcie, albo już widzieliście, albo zobaczycie w kolejnym filmie. Jakoś tak, bo nagrałam haul. Generalnie mogę zrobić taki spoiler, że są to ubrania. I właśnie wszystkie te ubranka pokazywałam w osobnym filmie. Teraz będziemy się zbierać i pojedziemy do rodziców. A jeszcze tak Wam powiem, że mieliśmy strasznie filmowy zeszły tydzień, prawda, Andrzeju?
No, bo byliśmy na czym? Byliśmy na Magic Mike'u i byliśmy na Awatarze, a jeszcze oglądaliśmy Magic Mike'a w domu też. Słuchajcie, no. Muszę... nie wiem, czy to powiem, będziecie się zaśmiali. Jak zobaczyłam ten Magic Mike Ostatni Taniec, tak się to teraz nazywało, ja byłam przekonana, no bo wiecie, to jest Chasing Tatum, że to jest... Chaining Tatum. Chaining. Chasing Pavements. Pomyślałam o piosence, przepraszam. Chaining Tatum to był. I słuchajcie, ja od razu jakoś tak, mój mózg tak zadziałał, że ja od razu miałam step up przed oczami. I napisałam do naszej sąsiadki z dołu, bo ona też ma tą kartę Unlimited, że Paulina, musimy na to iść, ja chcę na to iść. I ona mi mówi, dobra, ale to muszę obejrzeć poprzednie części, bo nie widziałam. Myślę, Boże, schoinki się urwała, no jak można step upu nie widzieć, jakby miałam takie, what the fuck. Ale potem Andrzej mnie wyprowadził z błędu i dowiedziałam się, że to nie jest kontynuacja step up, tylko że Magic Mike to jest strip teaser. Także we wtorek i w środę oglądaliśmy pierwszą i drugą część. Powiem wam, że ta pierwsza i druga no to były trochę inne lata, bo to wychodziło w kiedy? W 2012 roku chyba pierwsza część. No to były trochę inne czasy i nie porwało mnie to. Taki nudny trochę był ten film, w sensie te kocie ruchy i trochę ciałka jakby git, ale sama fabuła nie było fabułem w zasadzie. Taki oglądało się to trochę ciężko. A teraz ta trzecia część, ja byłam zachwycona. Andrzej był niezadowolony, bo stwierdził, że za mało gołych dupek było na ekranie. No bo właśnie, ta część była bardziej taneczna niż striptizowa. Ale bardzo mi się podobała, więc na tym byliśmy w czwartek, a wczoraj byliśmy w końcu, słuchajcie, na Awatarze. Bo się tak za to zbieraliśmy i okazało się, że musimy kupić sobie gogle, bo teraz są takie. My mieliśmy takie z IMAX-a. Czy one się w ogóle czymś różnią? No, pewnie tak, techniką no, polaryzacji. Tak, jest napisane IMAX. No, mieliśmy te z IMAX-a i one nam tutaj w kinie nie działały, więc musieliśmy dokupić sobie nowe okulary. Ale Andrzej szybko ogarnął temat, obejrzeliśmy Istotę Wody. Fajna. Trzeba przyznać, uważam, że trochę za długa. Bo w sensie, wiem, że ten film i tak był bardzo mocno już skrócony, że tego materiału było jeszcze więcej. Ale wydaje mi się, że te fragmenty, jak... te dzieci odkrywały ten podwodny świat, można było trochę skrócić, bo trochę było tego dużo. Ile ten film trwa? 3 godziny chyba ponad, nie? Jakoś tak. No mniejsza o to. W każdym razie był długi, ale bardzo fajny. Także jeśli jeszcze nie byliście, bo wam nie sprzyjały fluidy tak jak nam, to polecamy się wybrać, póki jeszcze grają. A widziałam, że jeszcze raz dziennie jest pokaz w wersji angielskiej, czyli z napisami tak jak my byliśmy i są w wersji z dubbingiem też projekcje. Dobra. Koniec mojego gadania. Jedziemy na te urodzinki. A potem może zrobimy coś fajnego, ale jeszcze nie wiem, to pomyślimy. No witajcie z powrotem. My już wracamy od rodziców, prawda Andrzeju? No. Był obiad i był jaki? Dobry. No właśnie. Ale jeszcze fajniejsze były prezenty, prawda? No, Adaś się cieszył i wszystko od razu wyciągał, a potem pakował i jadł kopertę. Także na pewno było dobra. Tak. No, prawie z żarty, że kartkę właśnie, bo w kopercie była kartka z życzeniami. Całe szczęście Ania w porę zareagowała i nie pozwoliła mu jej zjeść, także będzie się nadawała na pamiątkę, no bo to była właśnie taka typowo, wiecie, karteczka na roczek, zresztą widzieliście. Także tak, ciuszki przypadły do gustu i rodzicom, i Bobasowi, także git jest, trafiliśmy. No, a teraz stwierdziliśmy, że ponieważ jesteśmy już blisko, to podjedziemy zobaczyć, co takiego dzieje się na budowie. Wiemy już, że pierwszy etap właśnie się oddaje z lekkim poślizgiem, dlatego że miał się oddawać pod koniec stycznia, a w zasadzie od początku lutego, w sensie w takiej optymistycznej wersji, no ale właśnie, nie udało się, tam był jakiś... problem, w sensie, no formalności się przedłużyły, takie związane z przyłączami wszelkiej maści. To były przyłącze od PGE chyba, nie? Polskie Spółdzielnie Gazowe. No PSG. No, PSG, tak, no miesza to. W każdym razie chodziło o przyłącze gazowe, ale ono już jest ready, powiem wam, że mamy nadzieję, że w związku z tym, no że ten pierwszy etap już takie te trudne rzeczy przebolał, no to u nas nie będzie takich niespodzianek i opóźnień i że mamy taką nadzieję, że uda nam się to mieszkanie odebrać w tym pierwszym możliwym terminie. No dlatego, że tam w umowie jest, że to będzie między albo, którym tam był, 31, od 31 maja najwcześniej do końca września najpóźniej. Także wiecie, no wolelibyśmy się wprowadzić wcześniej niż później. No ale dobra, koniec gadania. Jedziemy i zobaczymy na miejscu, czy coś się zmieniło.
Jesteśmy na miejscu i przypomnę, że to trzecie to jest nasze okienko. A to pierwsze z brzegu to nasz balkon. I no, można podejrzeć na pierwszym etapie, jak to będzie wyglądało. Zastanawialiśmy się, czy będzie ogrodzenie, ale ogrodzenia nie ma, jest to tylko taki szlaban, żeby wjechać no, na teren osiedla, że tak powiem, do garażu. W ogóle jakie ładne niebo różowe. No. I tak, ale powiem wam, że z góry to się wydaje, że to nasze mieszkanko będzie takie małe, bo mamy to jedno okienko, oto, i ten balkonik, i to okienko obok. No, a ogólnie mieszkanie ma, tak jak już wspominaliśmy, prawie 60 metrów, 58, prawda? Zgadza się. Tak. No i tu jest właśnie już ten etap pierwszy. W pierwszym etapie były dwa budynki, w drugim są cztery. I co tu się dzieje? Szlaban jest. Tak. Pojawił się szlaban, pojawiły się lampeczki. Trawnik tam już jest wysiany. Czy coś gdzieś jeszcze się pojawiło? Te krzaczki tu były? Może i były. Więc tak. Teraz w związku z tym właśnie, że już oddają do użytku tą część, to biuro sprzedaży jest też tutaj. Także jak coś się chce załatwić, to już nie trzeba jechać na te drugie osiedle, tylko można wszystko zrobić tutaj. Nic więcej chyba takiego tu nie ma. Aha, tam coś posadzili. Jakieś takie krzaczki przy jakby ogródkach. Chociaż tu nie ma drzwi balkonowych, więc to nie są takie ogródki dla ludziów. Ale no nie widzicie tego, ale ja widzę, że jakieś tam patyczki się pojawiły. Lepiej patrzeć, czy już światło świeci. Także tak. Już ktoś coś tam robi. Nie, nie widać jeszcze. Andrzej, te odbiory się dopiero zaczęły, a przecież póki co ludzie pisali, że mieli drobne uwagi. Więc to jeszcze musi chwilę potrwać, żeby oni mieli czas to naprawić, ale słuchajcie, pocieszająca jest wizja, poczekajcie, przekręcę się do was. Pocieszające jest to, że póki co, jak tak właśnie tam ludzie piszą o tych odbiorach, to nie ma żadnych jakichś takich, wiecie, poważnych rzeczy do zgłaszania. W sensie ściany są proste i generalnie nic takiego poważnego się nie dzieje. Jeżeli coś trzeba zrobić, to tam ktoś chyba miał okna do wyregulowania, tak? Bo coś tam nie do końca było, były tak ustawione, że nie do końca było szczelnie. I coś z parapetem. Ale jakieś, ogólnie rzecz biorąc, to właśnie jakieś takie usterki, które nie wymagają czasochłonnej i długiej naprawy. Także fajnie, no bo wiecie, odebrać mieszkanie, spisać protokół, no ale potem jeszcze trzeba poczekać, aż naprawią wszystkie te usterki. Także jesteśmy pozytywnie nastawieni, że szybko pójdzie. Wracam do was. Słuchajcie, byliśmy w Biedronce. Mamy taką jedną, no całkiem sporą, ale jedną siatę zakupów i to kosztowało, słuchajcie, 320 zł. No, czy to nie jest przykinka? Myślę, że tak. W ogóle mam na sobie sukienkę i spodnie, ale słuchajcie, wziąłam je na wszelki wypadek ze sobą, bo tak się zastanawiałam, czy jak pojedziemy do rodziców Andrzeja, to nie będzie mi chłodno. I co prawda w domu siedziałam normalnie w sukience, ale teraz jak wiedziałam, że idziemy na zakupki, to założyłam spodnie. Bo jakbym wyszła do sklepu z gołymi nogami, to pewnie ludzie by na mnie patrzyli jak na wariatkę. Dostaliśmy jakieś takie kartki z loterii biedronkowej, więc uwaga, sprawdzam, czy coś wygrałam i zaraz do was wracam. Pan mówił, że można wygrywać różne produkty i można wygrać tysiaczka chyba, a nawet 60 tysięcy. Co? I dupa, słuchajcie. Na 5 kuponów tylko jeden jest wygrany, no i to nic takiego, z czego bym się bardzo cieszyła. Baton. Bonitki. Tak, baton od bonitków. No. Także bierzemy się, słuchajcie, za rozkładanie tych zakupów. Byłam też na chwilkę w Rossmanie i kupiłam kilka rzeczy. To może wam tak na szybkości pokażę. Zacznijmy od tego, że poszłam tam specjalnie po ten szampon, bo go bardzo lubię. Mój, no tak powiedzmy 1/4 mi go została, ale stwierdziłam, że skoro jest promo, to wolę go kupić. Na promocji była też odżywka. Odżywki mam chyba jeszcze połowę, no ale ponieważ była na promocji, no to kupiłam na zapas, bo obie te rzeczy bardzo spoko mi się sprawdzają. I słuchajcie, były jakieś takie gąbeczki na promocji za 9 zł i widzę, że jakby nie są takie turbogładkie, tylko są takie troszkę, nie wiem, czy to będzie widać,
porowate. Ja nie lubię takich tych turbogładkich gąbek. Właśnie wolę te, które mają takie drobne pory, tak jak te z Vibo. Tylko teraz gąbeczki z Vibo w ogóle, jak one wchodziły, to one kosztowały 2 dyszki za sztukę, a teraz gąbeczka z Vibo kosztuje chyba 33 zł. Czy coś takiego. No, byłam w lekkim szoku, jak to zobaczyłam w sklepie, więc stwierdziłam, że a, kij tam 10 zł, nie majątek. I spróbuję coś takiego. No. Make me up. Nie wiem, dlaczego tutaj jest coś napisane, że ona ma coś, jest wzbogacana o mango. Przecież to jest tylko gąbka. Ale niech będzie. Tak, niech będzie. No, wyciągam rzeczy i siadamy przed telewizor. Będziemy pewnie dzisiaj oglądać Azję Express, chociaż nie na TVN-ie, tylko od razu na playerze, bo po co oglądać te długie i zupełnie niepotrzebne reklamy. Prawda, Andrzejku? Dokładnie tak. Tak, i tym oto akcentem chyba się z Wami pożegnam, chociaż pokażę Wam jeszcze ogromną paczkę, która tu na mnie czeka. Ale ta paczka, jak oglądacie ten film, na pewno już została rozpakowana, bo mam nadzieję, dzisiaj jest sobota, mam nadzieję, że jutro rano nagram Mierzymy i jeszcze jutro uda mi się je dla Was udostępnić. Słuchajcie, zobaczcie, jaki wielki karton. Tutaj jest 20 albo 20 parę różnych produktów. Zawartość tej paczki kosztowała chyba jakieś 2 klocki. Także tak, ale oczywiście nie to, żebym sobie to planowała wszystko zostawić. Przy Mierze zostawię sobie pewnie kilka rzeczy, a większość rzeczy planuję odesłać. Tylko chciałabym dla Was zrobić taki przegląd tego, co u Patrycji można zakupić. No dobra, uciekam, żegnam się z Wami. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. No i może nawet dzwoneczek, jeżeli lubicie oglądać to, co się pojawia na tym kanale. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie.